Boksy siły tak działały, że się rozbiło i tu generał Anders niestety przyłożył wielką no, antyzasługi. Kolejne ma i z tej linii właśnie według reprezentacji, którą ja tu przedstawiam, ta linia Andersa i Kaczorowskiego, który był rzeczywiście ostatnim prezydentem tamtej linii, jest nie drugą jakby, ponieważ pierwszą był Władysław Raczkiewicz, po nim August Zaleski i Juliusz Nowina-Sokolnicki, prezydenci Rzeczpospolitej na uchodźstwie, którzy przekazywali, to jest sukcesja. Ale do dzisiaj jest sukcesja? Jest do dzisiaj. Jest do dzisiaj, więc Władysław Raczkiewicz od 39 do 47 oddał mianowanie, prezydent mianuje według konstytucji z 1935 kwietniowej, która powtarzam, jest, nigdy nie została uchylona. Tak, jedyne co zostało niby nie uznane. Nie została uchylona, w związku z tym w stanie wojny z Niemcami prezydent mianuje swojego, jest to jedyny, tak, jedyna sytuacja, w której prezydent może mianować, czy musi nawet mianować następcę, a nie wybiera tego, nie jest to demokratycznie wybierane. Także ja rozumiem sytuację, to jest wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy nadal w stanie wojny z Niemcami, i bo nie został podpisany traktat pokojowy, bo trzy traktaty graniczne, które są podpisane, PRL podpisał w 1950 z NRD traktat graniczny na Otrzejny Siełżyckiej, w 1970 PRL podpisał z RFN traktat graniczny na Otrzejny Siełżyckiej i w 1991 już Zjednoczone Niemcy z Polską, Polska z tymi Zjednoczonymi Niemcami podpisała trzeci traktat graniczny zabezpieczający tą granicę na Odrzeiny Siełżyckiej, ale dla polskiej racji stanu jest to absolutnie no bardzo ważna rzecz, podpisanie traktatu pokojowego, który jeszcze wzmocni to zabezpieczenie granicy na Odrzeiny Siełżyckiej, bo ona jest niepewna. A niech pani skończy tą sukcesję. I ta sukcesja pochodzi z mianowania, a nie z wyboru. I Juliusz Nowina-Sokolnicki, który był bardzo długo, jak prawie że król, w 1972 objął urząd prezydenta na uchodźstwie i umarł 17 sierpnia 2009 roku, przekazał urząd hrabiemu Potockiemu, z tym, że wokół tej osoby są różne kontrowersje. Tak, Gazeta Wyborcza się za to zabrała i został bardzo skompromitowany. A imię tego Potockiego, bo tych Potockich Jan Zbigniew. Jan Zbigniew. I w końcu ten pan jest poza terenem Polski i zdał ten urząd. W tej chwili można powiedzieć, jest wakat, dokładnie. Czyli może, słuchajcie, może zrobimy sejm elekcyjny i obierzemy kogoś takiego, który przejmie to, bo to jest wakat. Ale może nie teraz, tylko myślmy o tym, po prostu myślmy. 10 maja. Którego? 10 maja. Jak to? Maja może... Bardzo dobry pomysł. Tak? No. Ale mamy prawo. Bardzo dobry pomysł. Ale mamy prawo. W rządzie właśnie Juliusza Nowina-Sokolnickiego był ksiądz prałat Jankowski. Wiecie, to są Sokolnicy. Sokolnicy między innymi sprowadzili sprawy Stanisława Leszczyńskiego z nas. I Sokolnicy to są, był generał Sokolnicki, który był generałem Podąbrowskim w Wojsk Polski, który umarł niby spadając z konia. Prawdopodobnie został zamordowany przez cara, bo car akceptował polską armię jeszcze na początku po Napoleonie. I Sokolnicy są z koligacjami, na przykład z Moniuszkami. To jest bardzo zacny ród sokolnicki. Żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. To jest poziom światowy. Tak. Sokolnicy. To nie ma, tylko jedno to, zdanie z przemowy. Król, pani powiedziała, to jest bardzo zacny. Tak, król. I to jest, pani powiedziała, i herbem jest Nowina. Jest tak. Nowina, Sokolnicki, tam jest Sokolnicki Nowina, czy Nowina Sokolnicki? Jak tam było? Jak pani przeczytała? Juliusz Nowina. Sokolnicy. Bo to jest herb Nowina. Żebyśmy byli... Tak. Nowina na Wikipedii jest bardzo szeroki profil, bardzo szeroki. Tak. I jest to tak postać... jest Horak Karpowicz, tak. To jest Nowina Sokolnicki z herbu, no bo tam Sokolnicy mogli z kilku herbów, a on jest tego najzacniejszego, Nowina Sokolnicy. Bardzo tak. Zacny, ja mogę jako Leszczyński tak. powiedzieć, że to jest zacny. Ja mam kontakt, jestem pełnomocnikiem, prywatnie jestem pełnomocnikiem księcia...
No chyba wreszcie mogę to publicznie powiedzieć. No wreszcie, no tak, tak, czekamy na to. Bogdan Światopełk Zawadzki, herb, no chciałam pokazać do kamery może. Herb. Ale kim jest ten książę? Tak? Nie pani pokaże, no my go rozszyfrujemy. To jest książę, który za komuny nie uciekł, jak cała prawie jego rodzina. To jest rodzina. Starża jakby, to jest herb starża chyba, a ten na dole, to jest też luniczny, zauważyliście państwo? Przetrwał komunę, to jest osoba wiekowa trochę, po 70.